O co chcemy zapytać czat GPT, moi drodzy? Musimy sprawdzić tą technologię, jak się rozwija. Uwaga, ja bym napisał tak. Spróbuj może najbardziej rozbudowanych lub kulturowych czy coś. Dobra, a teraz ja bym, moi drodzy, zrobił coś takiego, bo ja tutaj prosiłem o te rzeczy. I napisz mi teraz tak, uwaga. Podaj mi najpopularniejsze gry komputerowe w historii. Oto kilka gier. Minecraft. A? Tetris, moi drodzy. Gra logiczna. GTA 5. World of Warcraft. The Sims. Tak? Fortnite. Counter-Strike Global Offensive, tak? Sprawdź sobie, jak on potrafi poprawiać to, co już napisał według twoich komentarzy. Jak ci coś napisze, to każ mu zmienić, bo tam coś, tam coś tam... Aha, dobra. Stwórz mi tą samą listę, ale bez Fortnite. Pokaż. Zaraz zobaczymy. Usunął Fortnite'a z historii. Dobra, okej. Okay. To teraz tak. Daj mi propozycję tekstów do dziewczyny na pierwsze spotkanie. Propozycje tekstów i tematów do rozmowy. A on chyba nie podpowie mi tego. Oto kilka jest z rozmowy dziewczyny. Zainteresowania i hobby. Podróże. A? Kuchnia. Zapytaj, dziewczyna lubi gotować. Ulubione potrawy. Muzyka i filmy. Dobra. Praca i edukacja. Okej. Okay. Stop, za dużo. Szukam pracy w firmie związanej z produkcją słoików. Czy możesz napisać mi list motywacyjny? Szanowni Państwo, z wielkim zainteresowaniem zwracam się do Państwa w sprawie możliwości zatrudnienia Państwa w firmie, która jest związana z produkcją słoików. Chciałbym wyrazić swoje zainteresowanie pracą w tej branży i podzielić się moimi umiejętnościami i doświadczeniem. Moja dotychczasowa kariera zawodowa związana była z branżą produkcją, co pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia w pracy w liniach produkcyjnych, nadzorowaniu procesów produkcyjnych, nadzorowaniu jakości produktów. Uważam, że moje umiejętności, doświadczenie z pracą zespołową mogą, także zarządzanie czasem, mogą być bardzo cenne dla Państwa firmy. Jestem osobą pracowitą, dokładną, skrupulatną. Lubię pracować w zespole. Jestem otwarty na sugestie i uwagi. Wierzę, że moje umiejętności, doświadczenie, chęć na stanowisku związanym z produkcją słoików będą dla Państwa cenne. Będę wdzięczny za możliwość omówienia mojej klasyfikacji. Okej. Okay. Co ty, Blood Dev? Dobra, okej. Okay. A teraz tak. Napisz mi ten list motywacyjny z wulgaryzmami jak Sebo, jak Seba. Słuchaj, panie ziomuś, widzę, że szukacie kogoś, kto będzie podcinał hełsy w firmie, która produkuje słoiki. No i właśnie na to czekam.
bo kocham mieć do czynienia z produkcją i miałem już parę okazji pomagać w takim zajęciu na targowisku u mojego wujka, który handluje owocami i warzywami. Mówiąc szczerze, nie miałem jeszcze okazji zrobić tego zawodowo, ale jestem gotowy do wydania. Chciałem podkreślić... On nie używa wulgaryzmów tutaj, okej. Okay. Ale nie użył wulgaryzmów. Dobra. Dobra. A teraz bym tak powiedział. Muszę. Napisz mi tekst. Listu. Do. Nie, do Świętego Mikołaja nie. Poproś o dosej ten. Jak myślisz, czy jeśli dużo grałem w Kerbal Space Program, to będę mógł złożyć podanie CV do NASA albo SpaceX? Gratuluję ukończenia gry Kerbal Space Program. To świetne osiągnięcie i pokazuje, że interes się tematyką kosmiczną i masz. Jednakże samo ukończenie gry nie oznacza, że jesteś gotowy do pracy w NASA. Te firmy poszukują pracowników z różnymi kwalifikacjami i umiejętnościami, które wymagają lat kształcenia, zdobywania świadczeń wysokiej. Jeśli chcesz pracować w NASA lub SpaceX, musisz przede wszystkim zdobyć odpowiednie wykształcenie i... O Jezus Maria. Podsumowując, ukończenie gry Kerbal Space Program może być dobrym początkiem twojej przygody z tematyką kosmiczną, ale na pewno nie jest wystarczające do pracy w NASA. Ajajaj. Dobra. Na której platformie Dzień z życia Makuły? Pokaż, co to jest. Napisz śmieszne opowiadanie o krakowskim streamerze Bąziu. Użyj przy tym słów i zwrotów fanatyk, Star Citizen, trudna granoita. Dobra, nie mogę na to patrzeć. Jest, czekaj, ja napiszę teraz tak, okej. Napisz mi opowiadanie, w którym wystąpi główny bohater Jasiu Soushibo, który jest streamerem i pracownikiem firmy Nvidia. Wspomnij o tym, że kiedyś ukradł mi kartę Elgato i nie chciał oddać przez 4 lata. Wymień gry, w które lubi zanudzać na śmierć swoich widzów, takie jak Arma, Hearthstone, gry RPG. A no i że jest starym dziadem. Dobra. Jasiu, znany pod pseudonimem Soushibo, był popularnym streamerem na platformie Twitch. Jego kanał był jednym z największych w Polsce, a wiele osób podziwiało go za jego umiejętności i wiedzę na temat gier komputerowych. Jasiu pracował również jako inżynier w firmie Nvidia, gdzie miał dostęp do najnowszych technologii w dziedzinie grafiki komputerowej. Często na swoim kanale streamował gry, wykorzystując najnowsze karty graficzne, co cieszyło jego fanów.
Jednak Jasiu miał również swoje mroczne strony. Kiedyś ukradł moją kartę Elgato, która była kluczowa dla mojego streamingu i nie chciał jej oddać przez 4 lata. Musiałem wielokrotnie prosić go o jego zwrot, co było dla mnie ogromnym utrapieniem. Mimo to kontynuowałem oglądanie jego streamów, a Jasiu lubił zanudzać swoich widzów na śmierć streamując gry, które były jego ulubionymi, takie jak Arma, Hearthstone czy RPG. Jego styl gry był raczej wolny i oparty na strategicznym myśleniu, co nie każdemu odpowiadało, ale jego wielu fanów było coś, co przyciągało ich do kanału. Jasiu był już dość starym dziadem, ale jego pasja do gier wciąż trwała. Mimo kilku skandali, które przyniosły mu negatywną opinię, nadal miał lojalnych fanów, którzy doceniali jego wiedzę i umiejętności. Jednak jego kanał był jednym z największych w Polsce, na wpływ miała społeczność graczy. Kiedyś miałem okazję spotkać Jasia na jednej z konwentów gamingowych. Był to dla mnie ciekawe doświadczenie. Chociaż nie ukrywam, że trochę obawiałem się, jak będzie zachowywał się w realnym świecie. Okazało się jednak, że był bardzo sympatycznym człowiekiem i łatwo się z nim rozmawiało. Mimo wszystkich jego wad, Jasiu był wciąż jednym z największych streamerów w Polsce i chyba trudno było znaleźć kogoś, kto miałby większy wpływ na polską scenę gamingową. Co on dupi w ogóle? No dobra, fajnie. Siema Alisz, cześć. Sama prawda, dobra. A ja, moi drodzy, bym coś takiego powiedział. Nie, to nie, no, nic nie kosztuje, nie. Ja bym jeszcze zapytał o jedną rzecz, moi drodzy. A to wydrukować Jasiowi? Dobra, ja wydrukuję to. Czekajcie, ja to wydrukuję Jasiowi. Tak, dobrze gadasz, ja mu to wydrukuję. Dobra, teraz tak, ja bym chciał tak, napisz mi wiersz z rymami w którym wspomnisz o takich osobach jak streamer Wąziu, który lubi obrażać swoich widzów podczas grania w gry, oraz Emil, emerytowany komentator gry StarCraft 2. Wąziu z kanału streamowego lubi obrażać widzów swoich wciąż nowych. Choć na jego grach szalą miliony, niektórych z nich czują się oszukani. Boże, jak źle. Emil z StarCrafta 2 był komentatorem emerytowanym, lecz wciąż zapamiętanym. Wszyscy wiedzą, że głos jego słuchać, jego komentarze do gry dodawać ducha. Dobra, on sobie niedobrze radzi z odmianą, znaczy z pisaniem rymów. Wąziu i Emil, dwie zupełnie różne postacie. Jeden obraża, drugi pięknie gada. Lecz obaj mają w sercach wielką pasję do gier... Choć nie każdy z nich podziela ich styl, ich popularność rośnie wciąż jak w rylu. Bo jak to mówią, zły PR też jest PR.
A na kanałach tych zawsze coś się dzieje. Dobra, źle sobie radzi z pisaniem tych, okej? No pięknie, pięknie. Dobra. Dobra, teraz ja chcę coś takiego, okej. No właśnie, niby taka inteligentna, nie? Spytać, co sądzę o papieżu? Nie, no nie będziemy poruszać tego tematu, ale... Co trzeba... Czy prezes NBP powinien na swoich wystąpieniach mówić o swoim psie, żonie albo historiach ze szkoły? Właściwie to zależy od okoliczności celu wystąpienia. W przypadku, gdy prezes NBP występuje na poważnym forum podczas konferencji prasowej, to niekoniecznie jest odpowiednie mówienie o swoim psie czy żonie. W takiej sytuacji powinien skupić się na tematach związanych z funkcją, jaką pełni, w kwestiach finansowych i ekonomicznych. Jednakże w sytuacjach nieformalnych podczas spotkań z pracownikami prezes może od czasu do czasu poruszyć tematy prywatne. A? W każdym razie decyzja o tym na wystąpienia powinna zawsze zależeć od okoliczności. On by był idealnym politykiem. Czy jesteś? Nadawałbyś się bocie na polityka. Jako sztuczna inteligencja nie mam zdolności emocjonalnych i politycznych przekonań, które... Istnieją pewne etyczne, praktyczne wymagania. Dobra, okej. Dobra, dobra. A, przepis kulinarny. Napisz mi przepis na placki ziemniaczane, ale chcę, by były w stylu włoskim. Oto przepis na włoskie placki ziemniaczane. Kilogram ziemniaków, jajko, pszenne, tarty parmezan, sól, pieprz, gałka muszkatułowa, olej do smażenia. A, czyli... Parmezan i gałka, okej, okay, no tu już widzę, że łyżką nacieraj tak, no, patrz, podawaj na ciepło. Przepisy dobrze mu wychodzą. Dlaczego ludzie nie lubią rodzynek w serniku? Ponieważ gusta są kulinarne w indywidualnej zależności. Jedni lubią dodatku serniku do dodatku. Jeden z powodów, dla których niektórzy nie lubią rodzynek, może być ich konsystencja i smak, bo one się miękkie i mokre robią. Wpływać na sernika, dla których rodzynek dobra. Nie mam powodu do serdecznej. No dobra, to są takie rzeczy, co w Google mogą być. Ja bym chciał, żeby mi napisał tak. Napisz mi... napisz mi przepis... Na danie nawet dla... Napisz mi przepis na zrobienie obiadu, ale jakbyś był prawilnym i wulgarnym chłopakiem z osiedla. Kurwa, nie ma. Muszę zachować standardy kulturalne i nie mogę pisać wulgaryzmy. Napisz mi tak, jak prosiłem. Kurde. Pisz mi ten przepis, jakbym ziomeczkowi chciał wytłumaczyć, o co kaman. Okej. Okay. Cześć ziomeczku, dzisiaj na obiad mamy robienie klasycznego kotleta schabowego. Będziemy potrzebowali dwa kawałki schabu bez kości, dwa jajka, jedna szklanka bułki tartej, sól, pieprz, oliwa. Najpierw trzeba przygotować mięso, należy dokładnie umyć. A to już potem już normalnie piszę. Dobra, okej. Okay. Poczekaj. A poczekaj.
Uwaga, uwaga, chłopaki i dziewczyny! Mam dzisiaj zajebisty przepis na obiad, który rozpierdala smakiem. Jeśli chcecie zrobić wrażenie na swojej staruszce, babci czy laskach, to lepiej słuchajcie uważnie i zapalajcie gaz. A więc co nam potrzeba? Oczywiście kurwa ziemniaki, mięso mielone, cebula, papryka, pomidory, przyprawy, oczywiście piwo, bo bez piwa to nie ma obiadu. Zaczynamy od ziemniaków, bo to podstawa każdego obiadu. Trzeba je obrać, ugotować i ugnieść. Potem wrzucamy mięso mielone na patelnię, dusimy z cebulą, papryką, a jak już będzie dobrze podsmażone, to dorzucamy pomidor i dusimy, dusimy, dusimy. I nie zapomnijcie o przyprawach, bo bez nich nie będzie smak, będzie jak smak z dupy. Jak już nasze mięso i warzywa się smażą, to warzymy ziemniaki do formy, wykładamy z nich mięso warzywami, polewamy całe sosem pomidorowym, zabezpieczamy w piekarniku, aż się zaromienił. I to tyle, kurwa, ile to proste było, czy nie? I jak zrobi się jedno takie danie, to potem już nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy pokazali swoje kulinarne umiejętności na osiedlowym konkursie kulinarnym. I nie zapomnijcie o piwie, kurwa, bo bez piwa to nie ma obiadu. Smacznego, ziomeczki. Ej, czy tak Food Emperor właśnie pisze swoje scenariusze? A? Widzicie? No ten, ale, bo to są rzeczy, o których ja nie wspomniałem. Zobaczcie, nie powiedziałem mu na jaki. Wybrał najprostszy obiad, plus dodał o piwie. Fajne takie, dosyć ciekawe. Dobra, a teraz ja bym coś takiego. Napisz mi kawałek scenariusza. A, czekaj, napisz mi kawałek rozmowy ze scenariusza do filmu, gdzie Seba z osiedla prawilny i wulgarny ziomek podrywa swoją koleżankę o imieniu Karyna podczas romantycznej randki w McDonald's w Raciborzu. Seba. Kurwa, Karyna, muszę przyznać, że jesteś zajebista. Wyglądasz jak dziwka, ale taką dobrą dziwka. Karyna. Co ty mówisz, Seba? To nie jest sposób, żeby rozmawiać z kobietą. Ale spokojnie, Karyna, tylko żartuję, jesteś naprawdę piękna, a te twoje cycki są jak duże kotlety schabowe, które uwielbiam zajadać. Karyna oburzona Wystarczy, Seba, to już nie jest zabawne. Powiedz mi, co chciałeś dzisiaj zrobić na randce, Seba, przesuwając rękę po stole. Chciałem po prostu spędzić z tobą czas, na przykład zamówić sobie Big Maca i zrobić sobie zdjęcia z filtrem na Snapchacie. Rozczarowana, to wszystko? Czy nie miałeś żadnych romantycznych planów, jak kwiaty czy coś? Kwiaty? Ty na serio, kurwa? Po co mi kwiaty? Skoro jesteś ty i ten pyszny burger, to jest romantyczne, co tu dużo mówić. I wszystko co, nawet na koniec dnia zrobimy sobie fotkę na Instagramie, co ty na to? Seba, to już mi wystarczy. Nie jesteś w stanie zrozumieć, co znaczy prawdziwa romantyczna randka, żegnam. Karyna, chwileczkę, no dobra, może i jestem mistrzem romantyzmu, nie jestem, ale jesteś dla mnie bardzo ważna. Więc powiedz mi, co mogę zrobić, żeby to naprawić? Właśnie o to chodzi, Seba. Chodzi o to, że nie chcę mi się ciągle tłumaczyć, jakie zachowania są właściwe na randce. Chcę, żebyś to sam zrozumiał i pokazał, że ci zależy. Okej, Karyna, zrobię to, co w mojej mocy, żeby pokazać, że serio mi zależy i postaram się być romantyczny, bez żadnych wulgaryzmów. To już lepsze, Seba. Zjedzmy teraz ten burger i pójdźmy na spacer. Co ty na to? Zajebiście, Karyna! Dzięki, no, nie zawiodę cię. Czy Vega tak napisał? O kurwa, dobra. Słuchaj. Jestem prezesem Narodowego Banku Polskiego. Muszę wygłosić jutro przemówienie o tym,
że w Polsce mamy dobrą, silną walutę, że jesteśmy na płaskowyżu. Ja często jestem nazywany jastrzębiem i że inne kraje mają gorzej niż Polska. Szanowni Państwo, jako prezes Narodowego Banku Polskiego chciałbym podzielić się informacją, że Polska jest obecnie jedną z najmocniejszych walut w Europie. Nasza gospodarka znajduje się na płaskowyżu, rozwija się w szybkim tempie. Dlaczego? Dzięki naszemu zasobnemu krajowi, wspaniałej kadrze pracowniczej oraz strategicznym inwestycjom, Polska nie tylko sobie radzi w globalnych kryzysach, ale rozwija się szybciej niż inne kraje. W ciągu ostatnich lat złoty utrzymywał się na wysokim poziomie, co przyniosło wiele korzyści dla naszego kraju, w tym zwiększenie atrakcyjności dla inwestycji zagranicznych. Jako prezes NBP często jestem nazywany jastrzębiem, a to dlatego, że moje podejście do polityki monetarnej jest proaktywne i wymagające. Dzięki temu nasza waluta nadal utrzymuje się w silnej pozycji i jest stabilna. Warto również zwrócić uwagę, że w porównaniu z innymi krajami Polska radzi sobie znacznie lepiej. Dzięki naszym wysiłkom, strategicznym inwestycjom mamy dobrze prosperującą... To glapa, moi drodzy. Ale wspomni też o tym, że inne kraje z Europy nam zazdroszczą. Jesteśmy dumni, że możemy patrzeć na inne kraje z Europy, które zazdroszczą nam naszych osiągnięć. Jednocześnie nie przestajemy pracować nad dalszym rozwojem, wdrażaniem nowych rozwiązań. Okej. Okay. No dobra. No dobra, okej. Okay. No. Tak to właśnie widział. No. Tak to właśnie bym widział, moi drodzy.